witam w kolejnym filmiku. Zobaczymy, ile zdążę nagrać. Wszystko zależy od tego, jak mi tutaj różne rzeczy podpasują, nie podpasują. To będzie w zasadzie takie bardziej radio perfumowe, bo już jak widać, widoczność zmienna. Przypominam oczywiście opcja pełny ekran. Przychodzę z taką też krótką zapowiedzią. Filmik jest wielotematowy. Mianowicie będzie trochę powrót do... i zniknęłam. Rankingów perfum. Takie może zestawienia, albo może rankingi na zasadzie trzecie, drugie, pierwsze miejsce, albo po prostu trójka świetnych ujęć czegoś. I to będą na przykład właśnie takie motywy, które zostały ostatnio wybrane. Między innymi pod postem kwiatowym został wybrany motyw konwali, dorzucony kwiat pomarańczy, rumianek, groszek pachnący, piwonia, także takie na przykład. Również myślę sobie te motywy, które tam były wskazane, były te madagaskarskie, a tam były takie motywy jak wanilia, czyli moje ukochane ujęcia wanilii, za którą generalnie nie przepadam, kawa. W ogóle będzie też taki filmik, jak to wiele jest niestety nieudanych kaw. To samo mam wrażenie jest z brzoskwinią, ona jest często nieudana, piwonia jest często nieudana. Natomiast są perełki, ale faktycznie głównie w niszy. Natomiast tam były też takie motywy jak cynamon, goździki. Dzisiaj w ogóle miałam taki dosyć korzenny zapach w użyciu. Ale muszę powiedzieć, zmęczył mnie ostatecznie. Dlatego, że ta korzenność to taka dosyć świąteczna, orientalno-przyprawowa, taka dosyć drapiąco, właśnie taka korzenna, od takiej korzenności świąt, korzenności ciasteczek świątecznych, powiedzmy. Takich niekoniecznie zasłodzonych, takich mocno pikantnych, korzennych. Niestety przeszła fazę kuchenną, w ogóle o motywie kuchennym niestety będzie osobny filmik, dlatego że w przypadku takich mocno korzennych, przyprawowych zapachów niestety jest ogromne ryzyko uzyskania efektu, niestety, ale szafka kuchenna z przyprawami. Tylko żeby nie było, w szafce kuchennej z przyprawami nie ma niczego złego. Ja uwielbiam przyprawy, mnóstwo różnych przypraw używam, ogrom przypraw mamy. Natomiast niekoniecznie taki motyw przyprawowy kuchenny jest dla mnie motywem, dla mnie perfumerem. W sensie po prostu nie nadaje się dla mnie, co nie znaczy, że nie jestem w stanie zrozumieć, że ktoś takie klimaty lubi. Natomiast jeżeli to jest zbyt kuchenne, to u mnie nie bardzo. Natomiast efekt takiej kuchenności to na przykład takie przyprawy jak kmin. Kmin często daje taki efekt. Kmin, pieprz, jakieś takie różne połączenie przypraw to może dawać taki efekt właśnie otworzenia szafki z przyprawami. Takiego aspektu też kuchennego, na zasadzie kuchennego azjatyckiego, czyli takie klimaty jak na przykład imbir w połączeniu z jakąś taką nutą wasabi i z ryżem. Ten ryż będzie miał właśnie aspekt niestety, ale taki dosyć właśnie kuchni japońskiej. To niestety też w perfumach nie pasuje, ale w kuchni jak najbardziej. Ostatnio bardzo często damy dania właśnie na bazie pasty zielonej curry i właśnie na mieszku kokosowym z ryżem, głównie jaśminowym. Także to są rzeczy, które kulinarnie na przykład uwielbiam, natomiast w perfumach niekoniecznie. Chociaż motyw ryżu uważam za iście wyjątkowy i bardzo mój, jeżeli chodzi o perfumy. Niestety tutaj akurat hałasy wszędzie, ludzie, muzyka i tak dalej, także nic, kończę. Chyba, że zobaczę jeszcze. No może jeszcze troszeczkę opowiadam, zanim mi przyjedzie moje połączenie, że tak powiem. W każdym razie to sobie może trochę odejdę. Oczywiście zakładając, że ta tablica mi dobrze pokazuje. Muszę też obserwować, żeby mi przypadkiem nie uciekł autobus. Tylko, że akurat na niego muszę zdążyć. Bo jadę na styk, także... Co chciałam jeszcze powiedzieć? Dzisiaj tym potestowanym zapachem jest to zapach marki Chanel Arte Profumi, jak dobrze wymawiam. Dużo mam zapachów z tej marki. Część już poznałam, oni mają też zieleni, o zielonych opowiadałam. Taki miałam kwiatowy, ale nie do końca mi podszedł. W tym dużo nadzieję pokładałam, dlatego że tam w nutach jest kawa. Natomiast to jest kawa bardzo korzenna. To jest kawa bardzo pikantna, taka wręcz papryczkowa kawa.
jeszcze kotaków, w pewnym momencie mi to jeszcze w miarę pasowało, natomiast z czasem poszło to w stronę zbyt kuchenną, a kawa poznikała. Powiem szczerze, ubolewam nad tym, że kawa w tych różnych markach arabskich niestety jest ciągle w kółko podobna. To do Buta Herrery, to do takiej powiedzmy pseudo kawy czy Simatów, Café Entons z Montal. Mówię pseudo, dlatego że to są takie bardziej połączenie różu wanilii z dodatkiem kawy. Ubolewam, że nie ma za bardzo takiego klimatu kawy espresso, przynajmniej takiego nie poznałam, może kawa z cynamonem, bo bacie kawa, jak ktoś coś takiego zna, co nie przypomina Black Opium, Buta Herrery oraz właśnie tego wspomnianego Montal, to dajcie znać, bardzo chętnie sprawdzę z marek arabskich. Bez marek arabskich odebrałam ostatnio dwa zapachy polecane jako niedrogie perełki. Bez momentu zobaczymy, jak to wyjdzie, już niedługo potestuję. Jest moje połączenie, także pozdrawiam.